Chciałabym prosić teraz o zabranie głosu panią dr Dorotę Bazoń z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego z referatem Czynniki wzmacniające umiejętność przetrwania na zesłaniu na przykładzie losów matek sybiraczek. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Spróbuję się troszeczkę zorganizować, mam taką prośbę. Tak, gdybym przekraczała. Ja spróbuję zachować dyscyplinę czasową, niemniej jednak gdybym troszeczkę się zapamiętała, to proszę o pomoc. Temat mojego referatu jest troszeczkę przewrotny, to znaczy kiedy zgłaszałam się kilka miesięcy temu na tę konferencję, zastanawiałam się, co mogłoby być, nie wiem, takim wątkiem ciekawym, wątkiem też, który można byłoby z pewnej perspektywy państwu zaprezentować. Później, kiedy właściwie zaczęłam się temu przyglądać troszeczkę dokładniej, rzecz okazała się wcale nie taka prosta, jak sądziłam na początku. Po pierwsze, kilka takich wątków wprowadzających chciałabym tutaj dodać. Po pierwsze, ta prezentacja, o której będę mówiła za chwileczkę, jest elementem takiego większego projektu, który właściwie jest projektem, rezultatem pewnej pracy zbiorowej, współpracy z moimi koleżankami, panią Magdaleną Pokrzyńską i Izabelą Kaźmierczak-Kałużną. Myśmy razem przygotowywały pewien projekt dotyczący matek sybiraczek i badań nad losami i pamięcią na ich temat. Kolejna rzecz, ten projekt właściwie powstał na pewnego rodzaju zamówienie, tak? Czyli któregoś razu, ładnych kilka lat temu, pojawiło się w instytucie kilka osób z Sybiraków Lubuskich, którzy powiedzieli, że tak, po pierwsze oni będą tutaj, czynią starania, aby powstał taki specjalny pomnik dla matki sybiraczki, ponieważ chcą upamiętnić swoje mamy, uważając, że pod wieloma względami no, były to postaci wyjątkowe, wybitne, ale stwierdzili również, że no, chcieliby, żeby oprócz takiego pomnika, tak, namacalnej rzeczy, powstało też takie opracowanie na temat matek sybiraczek. Przyznam, że jak się zgadzałyśmy na to, to chyba nie bardzo wiedziałyśmy wtedy, za co się bierzemy, tak, czyli troszeczkę no, na początku to zadanie zaczęło nas przerastać. Po pierwsze dlatego, że żadna z nas nie jest historykiem, tak? Czyli to jest perspektywa, która jest bardziej perspektywą socjologiczną. Myśmy oczywiście tych wątków historycznych nie mogły pominąć, stąd tutaj wspomagał nas między innymi pan Roman Łuczkiewicz, ale interesowało nas bardziej ujęcie tego z perspektywy pewnych przeżyć, właśnie tego, jak definiowane są pewne rzeczy przez uczestników, a także przez dzieci, które nawet niekoniecznie były na zesłaniu, ale którym opowiadano o tym, co dotyczyło losów ich rodzin. Czyli można powiedzieć, że tutaj zresztą no to jest książka, która jest rezultatem tego projektu. Na okładce znajduje się, no, moim zdaniem, bardzo ładny pomnik matki sybiraczki, który znajduje się w znaczącym dla Zielonogórzan miejscu, ponieważ tuż przy dworcu, w tym miejscu, w którym zesłańcy przyjeżdżając gromadzili się i gdzie, no, można powiedzieć, że byli później przydzielani czy rozsyłani do różnych miejsc. Także to jest pod tym względem bardzo symboliczne dla nich miejsce. Kolejna rzecz to jest to, w jaki sposób no, gromadziłyśmy materiał, który dotyczy tego opracowania. Proszę bardzo. Przede wszystkim były to wywiady pogłębione z uczestnikami tych wydarzeń, no, głównie dziećmi, ponieważ matek żyjących właściwie w rejonie województwa lubuskiego jest już niewiele i nawet jeżeli dostęp do nich występuje, no, ze względu na wiek uznałyśmy, że robienie wywiadów z tymi kobietami nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ pojawiał się tutaj wątek taki wręcz etyczny, tak? To są trudne, bardzo przeżycia, trudne sytuacje i no, bardzo zaawansowany wiek naszym zdaniem raczej wykluczał te osoby z udziału w badaniach. Natomiast robiłyśmy wywiady pogłębione z dziećmi i to zarówno tymi dziećmi, które były na zesłaniu, ale także z tymi dziećmi, które na zesłaniu nie były, ale wiedzą coś na ten temat ze względu na to, że w domu, w rodzinie były podejmowane te wątki. Tak? Kolejny materiał to był rezultat takiej
takiego kwestionariusza, który został rozdany wśród sybiraków lubuskich. No tutaj trzeba przyznać, że ze zwrotem tych kwestionariuszy było różnie, czyli no zostało rozdanych około 150, natomiast wróciło do nas około 50, czyli relatywnie rzecz biorąc mało. Troszeczkę mam wrażenie, że też była to nasza wina, ponieważ w wielu wypadkach no właśnie ci ludzie mieli, jak rozmawialiśmy z nimi później, właśnie już w trakcie wywiadów, mieli pewne obawy. Często są to prości ludzie i czuli, że nie są kompetentni, że ich zdanie nie jest w tym wypadku istotne. Oczywiście to nie tak, natomiast myślę, że w tym wypadku już dotarcie i taka indywidualna realizacja tego badania była zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż prośba o wypełnienie dość rozbudowanej ankiety. I kolejne źródło informacji to są wspomnienia, które znajdują się w Towarzystwie Ludoznawczym, w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym we Wrocławiu. Myśmy wyselekcjonowały przede wszystkim te wspomnienia, które dotyczyły kobiet będących na zesłaniu matkami, no ze względu na to, że taki miała charakter nasza monografia. I wykorzystywałyśmy również różnego rodzaju opublikowane wspomnienia kobiet przebywających na zesłaniu, no właśnie w skrócie matek sybiraczek. Czyli taka dość różnorodna materia, różnorodne źródła. Te badania nie miały charakteru reprezentatywnego. Tutaj chodziło o troszeczkę inne rzeczy. W związku z tym można powiedzieć, że były to badania przede wszystkim o charakterze jakościowym i tego typu dane pozyskaliśmy. Tutaj próbując odpowiedzieć na pytanie, tak, dotyczące głównego tematu referatu, tak, czyli na temat czynników wzmacniające umiejętność przetrwania na zesłaniu, to też próbowałam znaleźć odpowiedź na pytanie, z jakiej perspektywy teoretycznej można byłoby to próbować ująć, troszeczkę uporządkować. Ja tutaj Państwu może oszczędzę szczegółów ze względu na to, że teorie socjologiczne, jak sądzę, są interesujące dla dość wąskiego grona, natomiast powiem, że ja tutaj wykorzystałam przede wszystkim koncepcję Pierre'a Bourdieu, to jest koncepcja na temat kapitałów, czterech typów kapitałów i właściwie można powiedzieć, że te cztery elementy stanowiły podstawę dla mnie do uporządkowania pewnych treści i króciutko tutaj o tych kapitałach opowiem. Kapitał ekonomiczny przez Bourdieu jest właściwie definiowany analogicznie do tego, jak to robił Marx, tak? Czyli to jest generalnie rzecz biorąc za to, co dotyczy zasobów materialnych, którymi dysponują jednostki. Ale oczywiście tutaj Bourdieu stwierdził, że no sam kapitał ekonomiczny to jest coś, co no ma istotne znaczenie, ale nie jest wystarczającym elementem opisującym sytuację jednostek i grup. I w związku z tym on jeszcze, że tak powiem, dołożył kilka innych typów kapitałów. Kolejny typ kapitału to jest kapitał społeczny i tak w skrócie można powiedzieć, że to jest sieć różnego rodzaju relacji, powiązań jednostek z innymi, czyli to jest to, co dotyczy świata społecznego jednostki. Kolejny kapitał to jest kapitał kulturowy. Chyba najprostsza definicja kapitału kulturowego, jaka przychodzi mi w tej chwili do głowy, to jest to rodzaj wiedzy i umiejętności, którymi dysponuje jednostka na temat funkcjonowania w określonej sytuacji, w określonym miejscu w strukturze społecznej. Tak? Czyli to jest to, co wiemy na temat tego świata, w którym funkcjonujemy i jak się w nim poruszać. I ostatni z kapitałów, kapitał symboliczny, można powiedzieć, że w pewien sposób to jest to, w jaki sposób symbolicznie, tak, przedstawiają się czy prezentują innego rodzaju kapitały. I teraz spróbuję już przejść do tego wątku dotyczącego poszczególnych typów kapitałów i ich znaczenia właśnie w związku z owym przetrwaniem na zesłaniu. Pierwszy kapitał to właśnie kapitał ekonomiczny i można powiedzieć, że w przypadku zesłańców ten kapitał ekonomiczny no nie miał najczęściej istotnego znaczenia, a to z tego powodu przede wszystkim, że w przeważającej większości wypadków ludzie ci mogli zabrać relatywnie rzecz biorąc niewiele. Nawet w przypadku pierwszej deportacji, która odbyła się, no, była największym zaskoczeniem dla osób zesłanych, no to niekiedy było w niektórych miejscach nic nie można było zabrać. Tak? No, ale w każdym razie we wspomnieniach, w relacjach pojawia się trochę informacji na ten temat. Ci, którzy już spodziewali się zesłania, ci tacy bardziej roztropni, no, nawet w takim momencie bardzo stresującym, jakim jest ten moment aresztacji,
aresztowania potrafili albo już te przygotowane do wyjazdu przedmioty zebrać, albo jednak potrafili się skoncentrować i zabrać to, co uznawali, że jest najpotrzebniejsze. Tutaj kolejna dygresja, oczywiście, bo nie wszyscy w ogóle wiedzieli, gdzie, dokąd jadą. Tak? Znowu ten element, czy ten efekt zaskoczenia był najmocniejszy w przypadku pierwszej deportacji. Czasami Sowieci udzielali jakiejś informacji, ale najczęściej traktując całkowicie przedmiotowo tych ludzi, kompletnie nie dbali o ich doznania, albo jeszcze inaczej, dbali, ale tylko i wyłącznie o te doznania negatywne, czyniąc tę sytuację jeszcze potworniejszą. Ale w każdym razie w wielu wspomnieniach pojawia się ten wątek dotyczący, no właśnie, sprzedawania, ewentualnie wymiany różnego rodzaju dobytku zabranego na zesłanie, które to no w niektórych wypadkach umożliwiało przetrwanie rodziny, szczególnie w takiej sytuacji, w której no, lądowali na bardzo niesprzyjającym terenie, często o niesprzyjającej porze roku i kiedy właściwie te przedmioty, które ewentualnie ze sobą mieli, stanowiły dla nich jakąś tam podstawę do tego, żeby przetrwać. Aczkolwiek właściwie ten wątek tych zasobów pojawia się w wielu wspomnieniach, ale no też często pojawia się informacja, że to się skończyło bardzo szybko, że byli tacy, którzy zdołali zabrać trochę więcej i im to pozwalało na, no nie wiem, czy tu można mówić o komforcie, tak, ale na pozwalało na przetrwanie trochę dłużej, natomiast generalnie rzecz biorąc były to zasoby bardzo krótkotrwałe. Też w związku z zesłaniami, one były bardzo, znaczy losy tych osób były bardzo różnorodne. W przypadku niektórych pojawiają się też we wspomnieniach informacje na temat paczek, które docierały do nich na zesłanie. Sporadycznie, raczej rzadko, natomiast niemniej jednak zdarzało się. I też w takich wypadkach ci ludzie mówili, że no ten, no znowu posłużę się tą kategorią, której używa Bourdieu, ten kapitał ekonomiczny był dla nich bardzo istotny ze względu no, na to, że no właśnie dzięki temu dostawali jakieś rzadkie dobra, niedostępne, które niekiedy pozwalały im przetrwać, troszeczkę podratować zdrowie. Ale też tutaj no, ten podział na te cztery kapitały oczywiście, drodzy Państwo, jest do pewnego stopnia sztuczny. To jest taki zabieg analityczny, ponieważ można mówić również o tym, że ten kapitał ekonomiczny, jakim jest w tym wypadku otrzymanie takiej paczki, ma oczywiście bardzo mocny wymiar symboliczny. To jest to coś, co po pierwsze podnosiło tych ludzi na duchu, że jest ktoś, kto o nich pamięta. Po drugie, czasami na różne sposoby pojawiały się w obrębie tych paczek zawoalowane informacje na temat sytuacji rodziny, sytuacji na froncie. To też jakby wzmacniało, czy pozwalało zesłańcom no, czegoś się dowiedzieć, poczuć się powiązanym z ogólną sytuacją. No a po trzecie, to jest też to takie no, uzyskanie pewnego rodzaju wsparcia psychicznego, które było niezwykle istotne w tym wypadku. Kolejny element, który dotyczy tego zagadnienia materialnego, wiąże się z zaradnością. No, muszę przyznać, że różnego rodzaju relacje, wspomnienia, informacje Sybiraków dotyczące zaradności, tego w jaki sposób pozyskiwali żywność, w jaki sposób uczyli się na przykład radzenia sobie z różnego rodzaju niesprzyjającymi warunkami materialnymi, no to wskazuje na no, ogromną w wielu wypadkach innowacyjność, też umiejętność wykorzystania różnego rodzaju rzeczy, zasobów, które znajdowały się w tamtym miejscu, a także umiejętność uczenia się od ludności tam zamieszkujące już dłużej, tak? Czy też wskazuje na pewnego rodzaju otwartość. Ta otwartość w niektórych wypadkach decydowała o tym, że można było zdobyć na przykład coś do jedzenia czy coś do ogrzania swojego domu, a może bardziej uczciwie powiedziawszy jakiejś nory, w której w wielu wypadkach najczęściej przebywali zesłańcy. Kolejny kapitał to jest kapitał społeczny. Tak jak powiedziałam przed chwilą, też można powiedzieć tutaj o takim przeplataniu różnego rodzaju elementów, ale jakby spojrzeć na to, co myśmy analizowały, na losy matek sybiraczek, to można powiedzieć, że tym czynnikiem wzmacniającym przetrwanie właściwie wspomnieniach wielu osób było to, że posiadały dzieci. Tak? Czyli to jest tego typu sytuacja, w której nawet jeżeli te kobiety niekiedy były już gdzieś tam na skraju wytrzymałości psychicznej, fizycznej, kiedy nawet no, nie wiedziały, co zrobić, tak? Jak przetrwać, pojawiała się ta myśl, no dobrze, ale mam dzieci, one
muszą przetrwać, w związku z tym ja jestem tutaj niezbędna po to, żeby ewentualnie coś w tej sprawie zrobić. Tak? Czyli to jest taki wątek, taki element właśnie tych relacji społecznych, które bez wątpienia w wielu wspomnieniach pojawiały się jako taki, dziękuję bardzo, taki aspekt przyczyniający się do tego, że no właśnie te kobiety niekiedy zaciskały zęby, ale trwały i próbowały zorganizować życie swojej rodziny jak najlepiej potrafiły. Kolejna rzecz, w wielu wspomnieniach, chociaż no wiele kobiet zostało zesłanych z dziećmi, tak, ale pojawia się też trochę informacji w różnych wywózkach, czasami pojawiały się pełne rodziny zsyłane, czasami pojawiali się dziadkowie, którzy wyjeżdżali też z tymi kobietami. Oczywiście to, im więcej osób z rodziny znajdowało się na zesłaniu i jeszcze takich osób, które mogą pracować, mogą się przyczynić do tego, żeby zdobyć pożywienie i schronienie, to znacząco wzmacniało możliwość przetrwania. W jednym z takich wspomnień, które nawet wykorzystujemy w tej książce, jest opowieść na temat tego, że z matką i jej dwójką dzieci wyjechał jako ochotnik jej młodszy brat. No i ta kobieta w listach, tutaj zresztą no, bardzo ciekawy materiał dzięki temu otrzymałyśmy, wspomina, że no, właściwie bez tego brata ona sobie nie wyobraża, no, prawdopodobnie nie poradziłaby sobie na tej Syberii, ze względu na to, że dysponowali dzięki temu większą ilością zasobów różnego rodzaju. Kolejna rzecz, kolejny aspekt tego kapitału społecznego to jest właśnie umiejętność czy rodzaj kontaktów z ludnością tam zamieszkującą. Też bardzo różnorodnie to wyglądało. Można powiedzieć upraszczająco, że te relacje układały się różnie ze względu na jakby różnice kulturowe, czyli Polacy mieli troszeczkę łatwiejszy kontakt z Rosjanami, Ukraińcami, którzy znajdowali się na zesłaniu albo mieszkali tam. Troszeczkę trudniej układały się te relacje z Kazachami i z innymi grupami etnicznymi znajdującymi się na tych terenach, aczkolwiek też no, znalazło się sporo bardzo różnorodnych informacji, tak? Czyli w niektórych wypadkach ta życzliwość była bardzo duża, w innych zdecydowanie nie można mówić o życzliwości, a można mówić o wrogości. Tak? Ale to no, w wielu wypadkach mogło pomóc albo utrudnić przeżycie w tamtych warunkach. Też przydawały się elementy tego, co tutaj określone jest mianem kapitału kulturowego. Do tego kapitału kulturowego można zaliczyć różnego rodzaju umiejętności. Tak? W tych wspomnieniach pojawia się szereg informacji na temat tego, jak cennym były takie umiejętności jak krawiectwo, jakaś wiedza na temat ziołolecznictwa, czy jak cennym okazywały się no właśnie różnego rodzaju innowacyjne bardzo podejścia do swojej sytuacji, kiedy no niektóre kobiety próbowały uzupełniać ten swój, no nie wiem, budżet, znowu nie pasuje, w wielu wypadkach terminologia, którą stosujemy w konwencjonalnych sytuacjach tutaj nie przystaje, próbowały uzupełniać te zasoby swojej rodziny, chociażby wróżąc, czy na przykład wypożyczając termometr, którym dysponowały, bądź obsługując ten termometr, który ze sobą zabrały w przypadku kontaktów z inną ludnością. Tak? Najczęściej to był handel wymienny, ale też udawało im się niekiedy pozyskiwać jakieś tam pieniądze. Kolejna rzecz, bardzo ważny element, tutaj ja się bardzo cieszę, bo zazwyczaj jest tak, że jak się występuje po kimś, to pewne wątki się pojawiły w bardzo ciekawej wypowiedzi profesora Dzwonkowskiego, księdza profesora Dzwonkowskiego, pojawiło się bardzo dużo na temat tego, jaką funkcję, jaką rolę pełniła religia, religijność dla zesłańców. No tutaj tego wątku nie będę rozwijała, ponieważ czas jest ograniczony, natomiast ewidentnie w bardzo wielu wspomnieniach, także w rezultacie tych naszych badań wśród Sbiraków lubuskich pojawia się podkreślanie, że tym, co podtrzymywało ich przy życiu, no była właśnie wiara. Ta religijność, to znajdowanie pewnego ukojenia w modlitwie, w uczestniczeniu w bardzo różnorodnych praktykach religijnych, ponieważ tak jak tutaj ksiądz profesor zaznaczył, różnie to przebiegało w rozmaitych miejscach, ale to dawało bez wątpienia pewne ukojenie, przypominało, dawało nadzieję, przypominało o kraju i stanowiło
taki element bardzo istotny, także dość płynnie w tym wypadku przeszłam do właśnie kapitału symbolicznego. Jeżeli chodzi o ten kapitał symboliczny, to no w wielu wypadkach on się też wyrażał w takiej potrzebie wręcz zaznaczania swojej odrębności. Można powiedzieć, że Polacy, którzy zostali zesłani, no, wywodzili się z bardzo różnorodnych grup społecznych. Tak? I było ziemiaństwo, i było chłopstwo, i byli osadnicy, wojskowi. Także byli to ludzie, którzy w momencie zesłania w Polsce zajmowali dość różnorodne pozycje społeczne. Na zesłaniu ta struktura społeczna stała się zdecydowanie bardziej płaska. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wiele z tych osób próbowało podkreślać tą swoją odrębność, tak? Tą swoją odrębność kulturową, swoją odrębność związaną z innym pochodzeniem, ze swoim wyznaniem, a także czasami tę odrębność no, próbowano zaznaczać ze względu na chociażby rozróżnianie tych dni. Tak. Dlaczego? Ale jeszcze nie skończyłam. Że każdy, kto jest znudzony, może wyjść. To jest bardzo nietaktowne podejście. Proszę kontynuować. Mm-hmm. No. Proszę kontynuować. Wracając do tego wątku, tutaj pojawia się bardzo istotna kwestia no, takiego rozróżniania świętowania od dnia codziennego. Na przykład w jednym ze wspomnień pojawia się no, taka może wydawać by się nawet wydawało szokująca informacja na temat tego, że kobiety dopóki posiadały jeszcze szminkę, kiedy musiały udawać się w niedzielę do pracy, chciały zaznaczyć tę sytuację, że to jest niedziela, że to jest święto, że to powinien być dzień odpoczynku, tym, że malowały sobie usta. Tak? Jak ta szminka się zakończyła, to wtedy, jakby to powiedzieć, no, ta możliwość symbolicznego wyrażenia tej sytuacji była już no, niemożliwa. Ale w każdym razie na wiele sposobów podkreślano, czy próbowano zaznaczyć tę odrębność. Kolejna kwestia dotycząca tego kapitału symbolicznego wiąże się ze znaczeniem języka. Tak? Tutaj to po pierwsze wskazanie na potrzebę zachowania języka polskiego wśród Polaków było w wielu wypadkach bardzo mocno akcentowane. Matki wręcz dbały, starały się o to, żeby tam, gdzie tylko jest to możliwe, uczyć swoje dzieci, mimo że nie dysponowały w wielu wypadkach ani papierem do pisania, ani książkami, z których można byłoby w tej sytuacji skorzystać. Natomiast pojawiał się w wielu sytuacjach także taki aspekt martwienia się o losy swoich dzieci ze względu chociażby na tak zwaną pieriekowkę, czyli to, co się działo z nimi wtedy, kiedy one musiały być w pracy. Tak? Czyli nie zawsze były w stanie zapewnić właściwą opiekę swoim dzieciom i w wystarczającym stopniu dbać o ich rozwój językowy. No i wtedy w wielu wspomnieniach pojawia się takie martwienie dotyczące tych wpływów języka rosyjskiego i innych języków, które oczywiście zaznaczały się w tych sytuacjach, kiedy dzieci oczywiście miały kontakt z ludnością różnego rodzaju. I no, to jest taki aspekt, który w wielu miejscach jakby spędza dodatkowo sens powiek tych kobiet w trakcie pobytu. Jeżeli chodzi o zagadnienie symboliki czy symbolicznych aspektów, tutaj też zauważyłam, że dwa referaty dotyczą tych kwestii w sposób bardziej rozbudowany. Natomiast tym, co bardzo mocno, bardzo chętnie było wykorzystywane przez Polaków na zesłaniu w takich sytuacjach, w których było to możliwe, były różnego rodzaju pieśni czy modlitwy, które wspólnie w grupie, jeżeli to było możliwe, tak, albo w takich węższych gronach rodzinnych próbowano kultywować, próbowano wdrażać różnego rodzaju wierszyki, zapamiętywanki, które miały pomóc najczęściej dzieciom, tak, w jakiś sposób tę tożsamość swoją kulturową, narodową, religijną ulokować we właściwym miejscu ze względu na dopadające tych ludzi w wielu miejscach zagrożenia. I teraz podsumowując, bo wydaje mi się, że to już jest końcóweczka. Niezależnie od tego, że oczywiście w tamtych warunkach aspektem najistotniejszym było przetrwanie na tym poziomie materialnym, tak, przeżycie fizyczne, to bez wątpienia można powiedzieć, że tym, co było
istotnie różnicujące Polaków i to, jak sobie radzili w tamtych warunkach, był pewna umiejętność zachowania swego rodzaju kultury duchowej. Ci ludzie, te matki, które no, dysponowały, można powiedzieć, takim większym, mocniejszym kapitałem kulturowym, które też więcej potrafiły zaproponować w tym zakresie swoim dzieciom, zdecydowanie łatwiej radziły sobie z licznymi stresującymi, wręcz koszmarnymi sytuacjami na zesłaniu, tak? Ponieważ potrafiły wręcz odwrócić w niektórych wypadkach uwagę od głodu, poprzez na przykład snucie różnego rodzaju opowieści o kraju, o tym, że kiedyś tam powrócą, że kiedyś będzie lepiej. I no podsumowując, w tym sensie można powiedzieć, że ta koncepcja Bourdieu ujmowania tych czterech kapitałów łącznie, wydaje mi się, że w miarę taki zgrabny sposób umożliwia uporządkowanie tych kwestii dotyczących umiejętności przetrwania w właściwie bardzo trudnych warunkach. Bardzo dziękuję.